polskich rodzin. To właśnie już wiadomości dnia. Reporter Polskiego Radia 24 i cała Szówka. Powiedz, na jaki cel pójdą pieniądze zebrane w tym roku i co akcji mówią jej organizatorzy. Tegoroczna zbiórka zasilić ma budżet związany z dożywianiem najbiedniejszych i podobnie jak w poprzednich latach środki zebrane podczas niej mają być także przeznaczone na edukację, rekreację, ale też na leczenie najbardziej potrzebujących dzieci. Caritas jak co roku sprzedawać będzie w ramach akcji wigilijnego dzieła pomocy świece. No i tak jak w ubiegłych latach, część dochodu ze sprzedaży tych świec trafi również do dzieci z zagranicy. O konkretnych wyliczeniach, które mają zobrazować skalę tej pomocy, mówił rzecznik Caritas Paweł Kańska. Wracamy że od początku większą czy mniejszą siłą. Pytanie szczepionki, czy wolno pytać, czy tylko milczeć i szczepić. Nawet ostatnio w polityce pojawiło się kilka artykułów, że tam nie mam zwyczaju pisać postscriptum do programów telewizyjnych, które współtworzyłem, ale tym razem może zrozumieją. To po sobą w programie Studio Polska, TVP Info, na temat szczepionek prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Zamanski i bezpieczeństwa polskiego. Po odbyciu programu Studio Polska stwierdza, doradczyni dyrektora Dąbrowskiego. Ja tak patrzę, co ona tu się kręci, czy chciałaby dla córki jakąś pracę, no bo mieszkanie to Hanka Gronkiewicz mieszkania rozdaje, no ale mówi samo żydowskie radio Oskarskie 8x10, że Hanka wpadła, jak śliwka z pompotu, że Hanka wpadła, no to dobrze, to teraz mogą kolejni wpadać, bo to do kultury dojdzie potem. Wszystko, rozumiecie Państwo? Jakie są środki, dystrybucja, pieniądze na kulturę i kto przy tym stoi? Co jedna osoba to ci powie, że to żydostwo stoi. Ale to mi nie o to chodzi, bo ja nie jestem ani za, ani przeciw. Tylko po prostu chodzi o to, żeby było sprawiedliwie, żeby było tak, jak powinno było być. Gdy nadaje nasze radio TOK FM Eurofuncita Barbie Baby Langstrom Extra, żeby nikt się do nikogo nie podlizywał, żeby nic nie było pod pretekstem, żeby nic nie było okłamane, sfałszowane. Wiecie Państwo, jak to są te groby powielane. W miejsce grobów powielanych mamy dużo koloru. No też jest i flaga, prawda? Polska flaga. Dużo koloru mamy, proszę Państwa. Także proszę być z nami i bawmy się sprawiedliwie. Dobrze, dobrze się bawmy. Nie kosztem, żeby kogoś wyśmiać, wydrwić, jak to na Pana Jezusa Chrystusa czekali 4000 lat, jak to teraz w kolędzie będą śpiewać, a potem zabili, wydrwili jeszcze wcześniej, wykpili. To było coś okropnego, proszę Państwa. Gdy nadaję nasze radio TOK FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Tutaj po lewej stronie na samej górze jest taki telefon sztuczny i nieprawdziwy. Proszę się tym nie sugerować. Faryzeusze grobom powielanym. Podobni grobom powielanym. Proszę bardzo, oglądamy w El Mercedes. Są komentarze. My żadnych filmów nie wrzucamy. U nas bardzo dużo jest komentarzy. Radia TOK FM Euro Koncita Barbie Baby Langstrom Extra. Bo tutaj jakaś baba leciała po Tatrze Wielkim i mówi, że tutaj Państwo nagrywacie. Ja mówię, no to jak ktoś przypadkowo znajdzie się w kadrze, no to po prostu jest. Ale przecież i tak pokazujemy sztukę. Przecież i tak jest najważniejsze to, co widać. Ale jak to jest baba prosta, baba durna, to ona nie rozumie, że to, co jest w centralnym miejscu, że my pokazujemy sztukę. A czasem nawet ładniej to wygląda, że ktoś jeszcze na tę sztukę się przygląda.
Wanda, patrzy się, bo to wcale nieprawda, że ta galeria... Opera. Galeria Opera, że jest najczęściej odwiedzaną galerią w Polsce. Powiedział tak, proszę Państwa, dyrektor Dąbrowski Teatru Wielkiego, to jest oczywiście nieprawda. Jak ludzie przychodzą do Teatru Wielkiego, a codziennie prawie tam przychodzą, no to nie każdy chce pójść do galerii Opera, bo nawet nie każdy wie, gdzie to jest, a jeszcze zwłaszcza, jeśli znikają eksponaty w galerii Opera. No na przykład były stroje do opery Karola Kurtyńskiego, Jadwigi Królowej Polski i stroje Elżbiety Hof. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Albo gdzie jest Elżbieta Hof? Gdzie jest Modrzejewska? Gdzie jest Bogdan Hoffman, dyrygent Satanowski i inni? Cała plejada foyer po lewej stronie na ścianie, jak się wchodzi na górę, foyer od widowni. To gdzie to jest? Kto to utylizował? Kto to zniszczył? Kto robi złą robotę? Robicie złą robotę, mówi zawsze Zofia Maciąg, jak patrzy, że ktoś nadaje, zwracuje o niej, że mówi. Robicie złą robotę. Politykę szczepień, tak, państwa polskiego, czy tak rzeczywiście jest? Było wydarzenie, tak jak powiedziałem, jest to wręcz epokowe, możemy porównywać tamten zjazd jako coś na kształt quasi parlamentu polskiego. No jednak Solidarność, która powstała jako ruch rewolucyjny, tworzyła różne struktury obok komunistycznego państwa, no między innymi właśnie ten pierwszy krajowy zjazd delegatów był czymś, bo też musimy o tym pamiętać, że tych delegatów wybierano od szczeblów zakładowych, jakby ten proces demokratyzacji Solidarności, wybierania tych delegatów, tak naprawdę był największym i w zasadzie jednym z niewielu w pełni demokratycznych procesów wyłaniania kandydatów swoich przedstawicieli do ogólnopolskiej struktury w całym okresie PRL-u. Bardzo oddolny, bardzo demokratyczny, momentami aż do przesady. Jeszcze jak patrzymy, przypomnijmy sobie wspomnienia działaczy Solidarności, jak funkcjonował ten związek w środku, to momentami mamy aż przerost demokracji. Ci ludzie często nie wiedzieli, jak tworzy się struktury. Owszem, szybko się tego uczyli, ale właśnie byli wyczuleni na to, żeby to przedstawicielstwo było bardzo demokratyczne, żeby jednak zbudować te władze związku w pełny demokratyczny sposób. I to jest ważna spuścizna. Na pewno jedna z najważniejszych spuścizn po pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów. A celem tego pierwszego zjazdu było po pierwsze dopracowanie programu, po drugie wyłonienie władz związkowych. Tak, no przede wszystkim to było, bo też pamiętajmy o tym, że Solidarność powstając, władze zamykając, podpisując porozumienie sierpniowe i późniejsze porozumienia ze strajkującymi między innymi Stoczni Gdańskiem, nikt sobie nie zdał sprawy z tego wówczas, co się stanie. Solidarność nie musiała być związkiem zawodowym ogólnopolskim wówczas. Niemniej jednak różny splot okoliczności, czy tutaj bardzo ważne i odważne działania części działaczy związkowych doprowadziły do tego, że powstał jeden ogólnopolski związek, z którym komuniści musieli się liczyć. No i te władze były już wcześniej wybierane. Komisja Krajowa, posiedzenia ogólnopolskie, no to się działo już wcześniej. Natomiast pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów już miał jakby usankcjonować bieżący stan rzeczy i wybrać przedstawicieli, bo właśnie poddać demokratycznej ocenie obecne wówczas władze Solidarności, ewentualnie dokonać weryfikacji przywódców, liderów związkowych, nie tylko na tym szczeblu ogólnopolskim, no ale tutaj też ci delegaci byli ze szczebla regionalnego wybierani, co też jakby sankcjonowało ich pozycję w związku, bo też to był element jakby wyboru delegatów na zjazd, był też elementem zmian niekiedy na poziomie zarządów regionów na przykład w związku, no niekoniecznie przewodniczących regionów, bo tutaj najczęściej było tak, że ci ludzie, którzy wypłynęli na fali powstawania związku zawodowego w regionach, no tymi przewodniczącymi zostawali do końca. Czy to Lech Wałęsa, to taki przykład,
przykład główny i najbardziej znany, no ale też w tych mniejszych regionach, gdzie ta Solidarność powstawała dopiero we wrześniu się tworzyła, to jednak ci ludzie, którzy wówczas zaangażowali się w tworzenie związków, bardzo często też pytanie o to, w jaki sposób my, czy jaką profilaktykę mamy, tak? Gdzieś tutaj ten przykład kielecki jest, że w Kielcach w 2006 roku rozpoczęto szczepienia dzieci w modelu 2+1, pierwsza i druga dawka podana w pierwszym półroczu życia i trzecia podawana w drugim roku życia, początkowo szczepionką typu PCV7, a od 2 lat najlepszą obecnie dostępną PCV13, która ma najszersze zakres działania w tej grupie wiekowej i zabezpiecza przeciwko 13 serotypom pneumokoka, bo o tym też chociażby w reklamach rodzice, którzy się troszczą, no przez nie patrzą, dziecko to oczko w głowie każdej matki i ojca, też no, pytają, jak inicjatorem rozpoczęcia tego programu szczepień w Kielcach jest pani doktor Marian Dietrzały, któremu udało się 10 lat temu przekonać prezydenta Kielc, jak ważne jest zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez pneumokoki, ale to też konkretne rozwiązanie, tak, pomysł. Pozostali do Żykaru, no przeszli bardzo mocno angażując się w Solidarność. No i de facto w nowych warunkach KOR stracił rację bytu, właśnie elementy, dla których powstawał, no w przypadku Solidarności już no już zdawało się, że ta forma jest wyczerpana, między innymi dlatego właśnie profesor Lipiński odczytał posłanie, które właśnie mówiło o tym, że KOR zakończył swoją działalność. Natomiast ludzie KOR-u na pewno nie zakończyli tej działalności, angażowali się później przez też kolejne lata w działalność już podziemnej Solidarności w stanie wojennym. A drugim takim elementem tego zjazdu w hali Oliwii było też pokazującym, czym była Solidarność w tej skali ogólnoeuropejskiej, było posłanie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dokładnie tak. Dostrzeżone w krajach Europy Wschodniej? Dostrzeżone na pewno przez osoby sprawujące tam władzę. To bez wątpienia był jeden z takich elementów, który na długie lata wręcz miał pokazywać Solidarność jako ten ruch rewolucyjny, którym straszono państwa bloku socjalistycznego, państwa zależne od Sowietów. Właśnie pokazując, że Solidarność miała być taką kontrrewolucją, która miała zmieść władze komunistyczne w innych państwach. Czy twórcy mieli jasność, czy wszyscy tak spośród ludzi, którzy byli autorami tego posłania? Większość tych ludzi faktycznie była o nastawieniu bardzo mocno antykomunistycznym. To miał być taki element pokazujący, że jednak Solidarność jest początek pewnej drogi, natomiast zarzucanie autorom tego posłania jakichś dążeń do rewolucji zbrojnej, no też, co też padało w propagandzie, jest całkowitym nieporozumieniem. No, też warto dodać, że to posłanie nie było przyjęte owacyjnie na samym zjeździe. Spora część działaczy reagowała przynajmniej z dystansem do tego posłania jako właśnie zbyt konfrontacyjnego. No tutaj już mieliśmy zderzenie Solidarności jako takiego właśnie bardzo żywiołowego ruchu, jednak z pewnymi elementami bieżącej polityki, że niektórzy liderzy, zwłaszcza doradcy Solidarności, uważali, że to jest zbyt konfrontacyjny element, który realnie nie wniesie zbyt dużo, a może tylko sprawić kłopoty czy problemy dla funkcjonowania związku w PRL. Zresztą takich momentów, które pokazywały na pewno, czy wskazywały na pewno pęknięcie w ramach Solidarności, już wtedy było więcej. Jednym z nich były także wybory przewodniczącego. Bardzo dziękuję, panie pośle. No, myślę, że dyskusja dyskusją, ale tu trzeba być też i dosyć rozsądnym, no i pytanie, jak ufać, bo może niektóre działania, czy niektóre zachowania ludzi, którzy są za coś odpowiedzialni, no mogą stwarzać takie pytanie, czy ktoś czegoś nie lobbuje, czy gdzieś tam, prawda, jakiś zagraniczny koncern nie ma za dużego wpływu, a my tylko musimy potakiwać głową i przyjmować to jako dobrą mowę. Owszem, zdarzały się spory. My tutaj mamy głównym takim elementem na krajowym zjeździe, są spory między ludźmi dawnego KOR-u, a tak zwanymi prawdziwkami, czyli prawdziwymi Polakami. To było takie określenie, które przypadło
sprawie do środowisk narodowych, krytycznie oceniających m.in. spuściznę KOR-u czy działaczy KOR-u, którzy zaangażowali się w Solidarność. No, tych sporów było więcej. No, te spory też czasami przechodziły według podziałów dzisiejszej perspektywy wręcz niezrozumiałe. Jacek Kuroń ręka w rękę wówczas był z Lechem Wałęsą, przedstawiali ten sam, znaczy prezentowali w większości przypadków to samo stanowisko, natomiast już w latach 90. na przykład te podziały poszły w zupełnie inną stronę. No, jakby ta perspektywa historyczna jest tutaj dość ciekawa. I pierwszy zjazd pani Olivia pokazuje, jak dynamiczne pokażą, jak się zmieniały pewne rzeczy, zapatrywania na przyszłość, koncepcje polityczne. Decyzja, natomiast jedno jest pewne, ci ludzie z pierwszego krajowego zjazdu delegatów odegrali później, w 50 latach, bardzo dużą rolę w świecie polskiej polityki, nie tylko tej opozycyjnej, kościennej lat 80., ale także już w niepodległym państwie w III Rzeczypospolitej. Z perspektywy roku 81 w przyszłości były momentami dość zaskakujące. Pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność to był wybór władz, to było także dopracowywanie programu, to był przy okazji także pokaz siły, w jakim sensie. Czy pokaz siły? Na pewno pokaz sprawności organizacyjnej ruchu, bo Solidarność, jeżeli mówimy o pokazie siły ze strony Solidarności, to możemy mówić raczej o próbach, czy bardzo często pojawiające się kwestia tak zwanego strajku generalnego. To byłby element pokazu siły, jeżeli możemy używać takiego języka wobec Solidarności. No i tutaj przede wszystkim kryzys bydgoski jest takim wydarzeniem. Ja tylko przypomnę, że to jest marzec 81 roku, kiedy dochodzi do pobicia działaczy Solidarności w Bydgoszczy, m.in. Jana Rulewskiego. I to jest taki najpoważniejszy moment w historii Solidarności, gdzie naprawdę Lech Wałęsa w zasadzie jednoosobowe udaje mi się przepchnąć przez władze związkowe oddalenie decyzji o strajku generalnym, czyli o strajku całego związku, a jeżeli strajkowała cała Solidarność, to może mamy mieć rozstanę za cały kraj. Wówczas do strajku generalnego nie doszło, natomiast to był element, którym Solidarność mogła szafować władzę, wymuszać pewne ustępstwa, wymuszać reformy i postulaty, które Radia Maryja, Europejska Inicjatywa Obywatelska. 35 lat temu pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarności w Płocku rozpoczął się 28 krajowy zjazd. No, aby się upewnić, że Unia nie narzuci Polsce ani żadnemu innemu krajowi członkowskiemu ideologicznych regulacji zmierzających do zakwestionowania prawdy o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Tak, to pewnie podstawa, fundament. Już tego związku, czy to personalnego, jest coraz mniej. Zostają, owszem, w dalszym ciągu spotykamy we władzach obecnego Związku Zawodowego działaczy, którzy zaczynali swoją działalność publiczną w roku 80. Niemniej jednak większość ówczesnych liderów przeszła do świata polityki. Solidarność dzisiaj jest tylko związkiem zawodowym, a nie ogromnym ruchem społecznym, który tak naprawdę zjednoczył w 80. roku cały kraj. Grzegorz Wołk, historyk, Instytut Pamięci Narodowej. Dziękuję. Informacje dnia w skrócie. Jest 13.30. Prezydent opowiada się za kontynuacją dialogu społecznego. W serwisie na początek Płocki i 28. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Przeniesiemy się do Strasburga. Parlament Europejski zażądał zamrożenia rozmów akcesyjnych z Turcją. Na koniec powiemy o resorcie rozwoju, który przedstawi pakiet uproszczeń dotyczący wydawania pieniędzy z unijnej perspektywy finansowej 2014-2020. W Polsce Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda opowiada się za kontynuacją dialogu społecznego. Mówił o tym podczas 28. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Polsce. Podkreślam, że w państwie, które ma być państwem sprawiedliwości społecznej i solidarnym oraz państwem społecznej gospodarki rynkowej, dialog ma fundamentalne znaczenie. Cieszę się, że ten dialog jest prowadzony. Mam nadzieję, że będzie on nadal w naszym kraju prowadzony z powodzeniem. Mam nadzieję, że będziemy go także udoskonalali wszędzie tam, gdzie jeszcze możemy oceniać, że on doskonały nie jest. A więc krótko mówiąc, że będziemy ze sobą rozmawiali i że będziemy umieli w dyskusji
czasem ustalić, a czasem po prostu zrozumieć swoje stanowiska nawzajem, nawet jeżeli będą rozbieżności. Andrzej Duda podziękował też Solidarności za wsparcie jego i Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłorocznych wyborach. Parlament Europejski zażądał zamrożenia rozmów akcesyjnych z Turcją. Rezolucja w tej sprawie przyjęta została zdecydowaną większością głosów. Andrzej Gawar. I teraz co dzieje się w krajach Unii Europejskiej? Jak ta inicjatywa wygląda u sąsiadów? Jak wygląda u nas? Na jakim jesteśmy etapie? Zamachu stanu, masowe aresztowania, pozbawianie ludzi pracy, prześladowania opozycji, dziennikarzy, groźby wprowadzenia kary śmierci są zdaniem posłów nie do zaakceptowania. Zażądali od Komisji Europejskiej i państw członkowskich zamrożenia rozmów akcesyjnych z Turcją i postawienia Ankarze dodatkowych warunków ewentualnego wznowienia negocjacji. Stwierdzili też, że rząd turecki nie wykazuje woli politycznej współpracy z Unią, o czym świadczyć mogą podejmowane działania w coraz większym stopniu oddalające Turcję od Europy. Parlament ponadto zaznaczył, że rozważane przywrócenie kary śmierci doprowadzi do całkowitego formalnego zawieszenia procesu. Zwrócił się do Komisji o zbadanie możliwości zwiększenia wsparcia dla tureckiego społeczeństwa obywatelskiego, dla polskiego radia Strasburga, tamtej temat. Wcześniej przewodniczący Parlamentu Europejskiego ogłosił, że nie będzie zabiegał o trzecią kadencję. Martin Schulz zdecydował o powrocie do niemieckiej polityki. Poinformował, że zamierza kandydować w przyszłorocznych jesiennych wyborach do Bundestagu z listy SPD w Nadrenii Północnej Westfalii. Świat obecnie jak nigdy wcześniej potrzebuje silnej, pewnej siebie i zjednoczonej Unii Europejskiej, która będzie bronić swoich wartości i przekonań, a także wzmacniać to, co zbudowały poprzednie pokolenia. Moje zobowiązanie wobec europejskiej polityki jest niezmienne. Od teraz będę walczył o ten projekt w kraju. Od stycznia, zgodnie z wcześniejszą umową, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego na kolejne 2,5 roku ma zostać przedstawiciel HDK-ów. Jeśli chodzi o dalszą karierę Martina Schulza, spekuluje się, że ma on zostać ministrem spraw zagranicznych. Obecny szef niemieckiej dyplomacji ma w przyszłym roku być wybrany na stanowisko prezydenta. Pojawiły się też informacje, że Martin Schulz stoi na czele niemieckiej socjaldemokracji. Na początku grudnia resort rozwoju przedstawi pakiet uproszczeń dotyczący wydawania pieniędzy z unijnej perspektywy finansowej 2014-2020. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział, że pakiet jest wynikiem działań w ramach planu na rzecz zwiększenia efektywności przyspieszenia wykorzystania funduszy europejskich. Zakłada on zarówno zmiany ustawowe, w tym w ustawie wdrożeniowej, zmiany w procedurach, jak również w szeregu rzeczach, które nie mają aspektu prawnego, ale które mają tutaj online, tak? Dla no powiesz, formularz papierowy, wtedy Minister można komuś dać do podpisu. Ustanowić między innymi instytucję rzecznika beneficjenta funduszy unijnych. Funkcję rzecznika resort będzie chciał umocować w zmienionej właśnie ustawie wdrożeniowej. W ramach unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania ponad 82 miliardy euro. Dzisiaj ma ogół pochmurno, miejscami możliwy deszcz. Temperatura od 6 do 11 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. A kolejne informacje dnia o godzinie 14. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest czwartek, 24 dzień listopada, na zegarze 13.35, już za chwilę porozmawiamy o sztuce, o odnalezionym obrazie Wojciecha Kossaka Piłsudski na Kasztance. Gość Polskiego Radia 24. A naszym gościem jest Andrzej Szczecki, zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum Narodowe w Krakowie. Musimy ten milion dostarczyć i gdzie? Do Komisji Europejskiej. Stołeczni policjanci wraz z prokuraturą odzyskali obraz Wojciecha Kossaka Piłsudski na Kasztance z 1928 roku. Dzieło zostało skradzione prawie 20 lat temu w Krakowie. Udało się odnaleźć obraz w jednej ze stołecznych galerii, gdzie ktoś próbował go sprzedać. Poszukiwane płótno figurowało jako skradzione w wykazie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Co to oznacza, że jakieś dzieło funkcjonuje w tym właśnie wykazie? Teraz jest tak, że to wskazuje na jego udokumentowane zaginięcie, a zatem prawo mówi, że mamy rok wskazuje na się bardzo, ten rynek jest kontrolowany.
dlatego że mamy cały zespół prac, które zaginęły, to są setki tysiące prac, które w czasie II wojny zaginęły, ale i później. I to nie jest tak, że one gdzieś, no to są tak fantastyczne dzieła, że musimy po prostu panować nad ich notami, nawet jeżeli to są to czasami to wyciągnące się wiele lat. Ponieważ wtedy inicjatywa została zarejestrowana przez Komisję Europejską. Chcemy zrobić wszystko, aby milion podpisów osiągnąć już do 10 grudnia. Dlatego gorąca prośba o to, żeby w ten najbliższy czas mobilizować się, zebrać maksymalną liczbę podpisów. Jest możliwe, żebyśmy do 10 grudnia zdobyli 1 milion podpisów. I dzięki temu nie będziemy już musieli się oglądać, nie będziemy musieli wchodzić w spór prawny z Komisją. Ale tak czy inaczej, zbierzemy milion czy więcej niż milion, Komisja Europejska będzie uznawała to, czy są takie przypadki, że może ktoś powiedzieć, że robimy i tak po swojemu, wy zbieracie, tak jak pamiętam, kiedyś w Hiszpanii ponad 2,5 miliona Hiszpanów wyszło na ulicę, by bronić małżeństwa, prawda, mężczyzny i kobiety, takiego związku, a rząd Zapatero nic z tego nawet nie zrobił po swojemu, ustawia sprawę, czy ustawiał sprawę. Jest normalne, funkcjonowały czasami nawet pod kilkoma tytułami. Zarówno sam autor, jak i jego pozostawiciele mogli go różnie nazywać. To zresztą jest teraz jedną z trudności identyfikacji takich prac. No, ale jeżeli mamy rekonstrukcję i dzieło, no to wtedy już się nie będziemy. Mówimy dziś o obrazie, który został skradziony prawie 20 lat temu w Krakowie. Pan powiedział, że rynek dzieł sztuki jest bardzo ściśle kontrolowany. Zastanawiam się, jak często są tego rodzaju przypadki, że jakieś dzieło wartościowe, dzieło sztuki znika, ginie, jest skradzione. Mocne narzędzie pokazujące, ja myślę, że to jest tak, jak to wróci, to jest nieprzewidywalne. To jest tak atrakcyjne, niestety. A my też jesteśmy jako Polacy w wielu krajach Europy, chociażby to, że pojechaliśmy, czy jedziemy za chlebem, szukamy miejsca dla siebie, możemy nawet tam rozmawiać i spróbować o tej inicjatywie powiedzieć i poprosić o podpis Niemca, Francuza czy Brytyjczyka. Oczywiście, no możemy te rzeczy realizować, inne osoby, które ten wspólny fundament znają. Polega też na tym, że czasami są zrobione kradzieże na zamówienie i wtedy należy wyjątkowo przeciwnie do odbiorcy i wtedy nie ma możliwości, żeby je wyłapać na rynku. To nie mówię o tych kradzieżach wojennych, które no często po prostu były potem ukrywane po wojnie. Nie ma śladu żadnych oficjalnych dokumentacji, gdzie znajdują te rzeczy. Ale stopniowo jesteśmy w stanie odzyskiwać jak najmniej ślady. Również tam sygnał dociera. Bardzo dziękuję. Panie Janie, za rozmowę, czyli mamy jeszcze chwilę czasu. Ta niedziela, pierwsza niedziela adwentu i ta druga, 4 grudnia. Wtedy będziemy też może mówić, w jaki sposób włączać. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że proszę. Ma taką listę dzieł. Naszym gościem był pan Jan Urmański, koordynator Komitetu Krajowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Mama, Tata i Dzieci. Ona dlatego jest taka też odpewna, że również ona jest aktualizowana na bieżąco. Wróćmy na chwilę jeszcze do wspomnianego obrazu, czyli Piłsudski na kasztance albo Piłsudski na koniu wedle uznania. Ja nie będę udawał oczywiście, że jestem znawcą polskiego malarstwa, ale pokuszę się o stwierdzenie, że na tle dzieł Wojciecha Kossaka, które kojarzymy na przykład ze scenami batalistycznymi, to ten obraz Piłsudski na kasztance jest dziełem dość kameralnym. To prawda, a człowiek z lewiskimi maszerujące wojsko. A tutaj Piłsudski jest ukazany właśnie, ale ta postać na pierwszym planie Piłsudskiego pokazana jest taki niecele prowadzącego właśnie jakąś ważną sprawę, tylko albo planującego, że to się ma dopiero wydarzyć, albo raczej człowieka, wydaje mi się, spełnionego, tak, który wie, że udało mu się osiągnąć cel życiowy, odbudował Polskę, no i to jest taki rodzaj raczej postępu reprezentacyjnego rzeczywiście, dumnego wodza. Więc ten element batalistyczny jest redukowany w wielkim W jakim momencie twórczości Kossaka możemy zakwalifikować to dzieło? Piłsudski na koniu? Jak ważne Radio jest to dzieło rozmowy w ramach aktualności dnia. Naszym gościem jest pan redaktor Krzysztof Losz z naszego dziennika. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Panie redaktorze, dziś w naszym dzienniku na pierwszej stronie napisał pan pasażer do Wzięcia. Polski rynek autokarowy przewozów dalekobieżnych mogą przejąć niemieccy
przewoźnicy, jak to wygląda, bo od dłuższego czasu docierają do nas sygnały o tym, że kolejne punkty na mapie Polski, jeżeli chodzi o PKS-y, mogą być zlikwidowane. Co to jest za niebezpieczeństwo, o którym pan teraz pisze w naszym dzienniku dzisiejszym? Chodzi o to, że czyli wartość artystyczna wysoka, a może nawet bardzo wysoka. Tak, bez wątpienia. To jest jeden z takich lepszych z tego okresu, właśnie przez taki przesadnego patosu.